Unijne władze chcą relokować nielegalnych migrantów z włoskiej Lampedusy do innych krajów Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że to pomysł przypominający gaszenie pożaru benzyną. Polski rząd przypomina, że nie zgadza się na przyjmowanie nielegalnych migrantów do naszego kraju. Dominik Cierpioł. Tysiące młodych mężczyzn z Afryki wciąż dzięki mafiom przemytniczym trafia na włoską Lampedusę. Mieszkańcy tej wyspy coraz bardziej obawiają się o swoje bezpieczeństwo. W ostatnich godzinach rozmawiał z nimi polski europoseł. Kobiety płakały, to było w każdej rozmowie praktycznie był po prostu płacz ze strachu, a mężczyźni mówili, że muszą barykadować domy na noc, ponieważ nie wiadomo, czy nie dojdzie do ataku. Władze Unii Europejskiej nie podejmują radykalnych kroków, aby ograniczyć ten proceder. Bruksela proponuje, aby migrantów relokować do innych europejskich krajów. Zwiększymy również nasze wsparcie w zakresie transferu migrantów z Lampedusy. Wzywam państwa członkowskie do stosowania dobrowolnego mechanizmu solidarności i transferowania migrantów z Włoch. Mechanizm, który pozwala na taką relokację, poparli w Parlamencie Europejskim europosłowie polskiej opozycji. Przeciw byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I teraz, czy ci ludzie się osiedlą na luksusowych dzielnicach, tak, czy w luksusowych osiedlach, w których mieszkają ludzie mówiący, no wpuśćmy wszystkich, policzy się później. Nie. Ci ludzie trafią do zwykłych wsi i miasteczek, tak jak było na Zachodzie. I tam radykalnie zredukują poziom bezpieczeństwa, bo za tą migracją idzie przestępczość. Niemiecka polityk, która stoi na czele Komisji Europejskiej, należy do Europejskiej Partii Ludowej. To ta sama siła polityczna, do której należą Platforma Obywatelska i PSL. Właśnie mija 8 lat od dnia, w którym rzecznik ówczesnego rządu PO-PSL zadeklarował przyjęcie każdej liczby migrantów. Jako kraj jesteśmy przygotowani na właściwie na każdą liczbę, tak? Na każdą, czyli na 50 tysięcy też jako jesteśmy przygotowani? Jako kraj jesteśmy przygotowani i weźmiemy też na klatę wszystkie decyzje, które podejmiemy. Mimo że od tamtego czasu nielegalni migranci doprowadzili do wzrostu przestępczości w wielu krajach, politycy Platformy nie zmieniają swojego zdania. Czy pan podtrzymuje dalej tą swoją decyzję, którą pan powiedział w 2015 roku, tak, odnośnie tego, że Polska może przyjąć każdą ileś imigrantów? Proszę pani, czy pani jest, tak, chciałbym w imieniu też ludzi, którzy nas oglądają. Były rzecznik rządu PO-PSL zamiast odpowiedzieć na pytanie nagrywał filmiki telefonem. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info.